Paweł, przed spotkaniem z Brubetem nie Nieciecza, powiedz, jakie nastroje panują w szatni Krakowi? No nastroje bojowe, bo mm, trzeba powiedzieć, że ten najbliższy mecz jest dla nas y, kluczowy, jeśli chodzi o, o zdobyczy punktowe i, i miejsce w tabeli. Dużo się może zmienić, y, także na pewno każdy, każdy się mobilizuje, koncentruje i, i, i przygotowujemy się do meczu. Ty pewnie cieszysz się z tego, że już wróciłeś do, do składu Krakowi po, po tej długiej kontuzji, powrót w trakcie meczu z Piastem Gliwicem, ale okoliczności całościowe tego spotkania pewnie takie, że chciałbyś o tym powrocie jak najszybciej zapomnieć. No tak, no może nie tyle co zapomnieć, a, a jakoś to wszystko przeanalizować, przetworzyć w głowie i wyciągnąć wnioski na, na przyszłość. No tak, powrót, powrót po długim czasie na własnym stadionie. Ciężki mecz na pewno, następny nas czeka, także musimy się, musimy się do tego meczu przyłożyć potrójnie, jak nie, jak nie kilkukrotnie bardziej niż, niż, do, niż do każdego meczu innego. Zrobimy co w naszej mocy, żeby, żeby trzy punkty zostały w Krakowie. Wiele wskazuje na to, że rywalem po drugiej stronie boiska będzie Krzysztof Pilarz. już nie wiemy na kogo trener Michniewicz zdecyduje, jeżeli chodzi o obsadę bramki, no ale pewnie pewnie będzie to Krzysiek. Ty długo z nim grałeś, długo z nim trenowałeś. Wiesz, gdzie mu strzelać, żeby, żeby wpadało? Może, może nie tyle wiem, co strzelać, jak, ee, jak napastnicy, także e, trochę, trochę moja inna rola jest w zespole, ale, ale na pewno znamy, znamy się z Krzyżkiem dobrze, znamy dobre i, i niewiele słabych stron, tak można powiedzieć, także spróbujemy to wykorzystać i, i strzelić tyle, ile się będzie dało.